Hejka, z tej strony Bunio i witam was po długiej przerwie w sumie. Nie dodawaliśmy długo filmów, jest ze mną mój brat Bartek. Siema. I dzisiaj nagrywamy dla was filmik Tak, kto? Widzieliśmy na internecie i mówię, dobra, Bartek, nagramy takie samo. Mamy tutaj miski z wodą, ponieważ to będą pytania na przykład, kto dłużej śpi i wtedy moczymy głowę na przykład. Ja moczę Bartkowi, jeżeli on dłużej śpi ode mnie, albo on moczy mi, jeżeli ja śpię dłużej, a jeżeli śpimy obydwoje długo, to razem sobie moczymy głowę, także myślę, że wiecie, o co chodzi, także bez zbędnego gadania zaczynamy. Mam tutaj pytania, także będę czytał. Niestety nie mam trzeciej osoby, która by mogła nam czytać pytania, także sam to będę robił. Także zaczynamy z pierwszym pytaniem. Który z was jest wyższy? Ogólnie ja lubię wodę. Utopimy ten pokój dzisiaj tutaj mój. Następny. Kto jest bardziej marudny? Tak mi się wydaje. Następne pytanie, dobra. Kto bardziej dba o porządek? Nie! Tak, no ty! Ty praktycznie masz cały czas czysto w pokoju, widzisz, że mam wszędzie syf. Kto dłużej śpi? Razem raczej, nie? Razem długo śpimy. Trzeba to zmienić. Ale zdarza się, że śpię dłużej niż Bartek, a jak chodzę do pracy, to Bartek śpi dłużej. Raczej... Kto więcej je? No mi się wydaje, że ty teraz. No. Jezu, weź się tak nie bój. Boże, jest wszędzie mokro. O mój Boże. A ja nie sięgnę do wody. Kto jest bardziej denerwujący, wnerwujący, czy jakoś tak denerwujący? No ty! Ty denerwujesz mnie ciągle. O, kto jest silniejszy? Co? Jesteś głupi. Nieprawda. Ja się... Kto miał lub ma lepsze oceny w szkole? No ja sam się zanurzę. Ja też. Co? Człowieku, ty ledwo zdałeś trzecią klasę podstawówki. Ale mam dobre oceny. Dobra, kto lepiej gotuje? Ty. No ja jestem kucharzem przecież, człowieku. To nad czym ty się zastanawiałeś? Bo ja nie wiem. Okej, okay, następne pytanie. Kto bardziej zwraca uwagę na swój wygląd? Stanowczo na pewno. On idzie się kąpać, wychodzi, kurwa. Idzie spać, włosy ulizane, uczesane jakby gdzieś wychodził na imprezę, a idziesz tylko spać. Ja mam rozwalone włosy. Tak, a ile razy spędzałeś w łazience tyle czasu? I... Jak byłem młody. No a teraz jesteś co? Nie wiem, stary. No. Jak byłem młody, dobra. Kto jest bardziej aktywny w social mediach? No, oczywiście, że Bunio. Jezu, to jest mega śmieszne. Kto jest bardziej leniwy? Ty człowieku, nic nie robisz w domu. Nic, totalnie, ty siedzisz tylko i grasz. No nie tak mocno, bo patrz, wylałeś wszędzie. Ja leniwy. No, Bartek, ty nic nie robisz. Ty też nie. A, nie, wcale. Ja żyję dłużej trochę i zrobiłem więcej. Kto zaczyna częściej kłótnie? Aha. Ja. Ja na pewno. Kto wydaje więcej pieniędzy? Kurde, chyba trochę za dużo wody mam, co? Kurczę, jak mokro. Dobra. Kto prowadzi lepiej samochód? Tam nie masz kto. Prawa jazdy, ty nie masz nawet. Kto jest starszy? Czemu cały czas ja? Czemu ja cały czas? Co to są za pytania? Kto z was chce częściej nagrywać TikToki? No wszystko jest... Ty masz... Ja pierdziele, nie mogę. Kto gra częściej na konsoli? Sam wymyśliłem to pytanie teraz, bo cały czas ja byłem topiony. Kto jest starszy? Chyba oczywiste.
A pytania się nie powtarzają? Nie. Następne. Aha, powtórzyły się. Trzy to razy. Ja źle przeczytałem afeję. Trzy razy. Kto częściej używa telefonu? No ja, bo... Ty praktycznie w ogóle nie siedzisz na telefonie, tylko na konsoli właśnie. Kto częściej narzeka na coś? Ja. Ja ciągle narzekam, człowieku. Ale też czasami. No to czasami ja właśnie ciągle narzekam na wszystko. Kto bardziej przejmuje się swoim wyglądem? Ja mam w dupie po prostu praktycznie. A chociaż nie powinienem, powinienem jakoś, wiecie, się wyglądać coś, ale on to... Kogo szybciej wyprowadzić z równowagi? Ciebie. To prawda akurat. To jest prawda. Kto jest bardziej oszczędny? Ja. No tak, ty, no. To prawda. Okej, okay, następne pytanie. Kto wydaje więcej pieniędzy na ciuchy? Dobra. Teraz kawa, to mam mokro, nie? No i ostatnie pytanie, które sam wymyślę sobie teraz. O! Kto pierwszy zarobi swój pierwszy milion złotych? Mi się wydaje, że ty masz duże ambicje i wygląd na sławę i w ogóle bycie piłkarzem i tam co ty chcesz. I mi się tak wydaje, że ty. Także dobra, to było tyle. Słuchajcie, jeżeli film wam się spodoba i będziecie chcieli część drugą z pytaniami, które wy będziecie mogli nam zadać na naszym Instagramie. Tutaj macie naszego Instagrama, a w sumie ja go prowadzę. No, a tu macie TikToka. Macie TikToka i... zostawcie sobie, jeżeli filmik wam się spodoba i na przykład 2000 łapek i nagramy drugą część z pytaniami, które będziecie mogli zadać na Instagramie. Jeżeli właśnie dobijecie 2000, to na Instagramie dodam, żebyście zadawali pytania. I zostawcie follow na Insta, bo lecimy po 100 tysięcy, już mało brakuje. Także trzymajcie się i na razie, siema. O kurcze. No nie śmiej się, bo tak nie podtopiłeś, patrz. Masz wyczyć się i trzeba to wyczyć szybko. Podłogę. Bartek, wycierasz to. Bo to... Twoja wina. Twoja wina, tak.